Cześć, tu Krzysztof Starnecki, Quest for English. Dziękuję Tobie, Wam za zaangażowanie, za dużą ilość komentarzy. Cieszę się, że poprzednie dwa filmy spotkały się z bardzo dobrym odbiorem, że Wam ta tematyka omawiana w czasie tych filmów po prostu pomaga. Wiem, że podoba Wam się także podejście do nauki języka angielskiego, podejście inne, w którym założeniem nie jest to, aby za wszelką cenę mówić poprawnie, ale jest takie, że przede wszystkim trzeba się komunikować, czyli milczeć perfekcyjnie i w perfekcyjnym angielskim nie jest dobrze, to jest źle. Ale mówić, nawet niepoprawnie, ale mówić, komunikować się jakkolwiek i osiągać swój cel, to jest dobrze. A poprawność to jest trzecim obszarem, który będzie nas interesować dopiero wtedy, kiedy nabierzemy śmiałości, swobody, kiedy się odstresujemy przynajmniej na takim poziomie, że będziemy przyjmować wiedzę na luzie, bo wtedy się ją wchłania dobrze. Także dziękuję serdecznie jeszcze raz, a teraz trzeci film. Film na temat, który był sygnalizowany wielokrotnie przez wiele osób i zawsze jest. Praca. Jak dostać lepszą pracę? Jak sobie dać radę na tak zwanym interview, czyli rozmowie kwalifikacyjnej? Nie jest to temat wąski, jest to temat dosyć szeroki, jest tu gama tematów. Jednocześnie jest parę zwrotów, wytrychów, jest parę standardów czy standardowych pytań, na które warto sobie przygotowywać odpowiedź, ale przede wszystkim mieć świadomość, że te pytania mogą zaistnieć. A więc zapraszam na interview. Pewnie to nie dotyczy każdego, ale jakżeż wiele osób w swoim życiu wycofało się z różnych sytuacji tylko dlatego, że albo obawiało się swojego języka angielskiego, albo po prostu język angielski faktycznie nie był wystarczający. Jednocześnie ile osób było w takiej sytuacji, że nie podeszło do aplikowania, do składania, podania o pracę, tylko dlatego, że tam było napisane. Język angielski wymagany, język angielski komunikatywny, dobry język angielski wymagany. Okazuje się, że wcale tak nie musi być, że jeżeli nie mówisz poprawnie po angielsku, to ciągle ktoś nie będzie Tobą zainteresowany. W wielu pracach znajomość języka angielskiego komunikatywnego, tam gdzie się porozumiewasz, mimo że nie mówisz swobodnie po angielsku, jest umiejętnością pożądaną. Moje doświadczenia jako zawodowego negocjatora, jako człowieka, który jest w biznesie 36 lat, są następujące. Większość osób, które uczą się języka angielskiego za granicą, czy mówimy o Niemcach, czy mówimy o Francuzach, czy mówimy o Włochach, o Hiszpanach, i tu już możemy wymieniać bardzo różne nacje przez Indie, Chiny, Japonię i tak dalej. Wiele osób, które pracują w firmie jakiejś tam i komunikują się po angielsku, nie komunikują się wcale bardzo swobodnie, ale dają radę tematowi. Bo bardzo często wcale nie jest wymagany perfekcyjny angielski. Przyjrzyjmy się teraz, w jaki sposób możemy podejść do tematu interview, zwłaszcza, że przecież wiemy, że angielski powoduje, że będziemy komunikować się, a niekoniecznie ktoś nas będzie rozliczał z jakości tego języka. I tutaj taka mała uwaga, ona bardzo pomaga, już o tym wspomniałem w poprzednim filmie. Okazuje się, że nawet w czasie matury egzaminatorzy bardziej punktują, w czasie matury z języka angielskiego, bardziej punktują tych, którzy mówią więcej, pełniej, mimo że mówią niepoprawnie, niż tych, którzy mówią kilka zdań bardzo poprawnych, ale to wszystko. Czyli nie komunikują się szeroko, swobodnie.
A po angielsku jest takie powiedzenie to put your point across, czyli no, przekazać pewną informację, umieć dostarczyć tę informację, umieć wytłumaczyć. I to jest cała sprawa. W jaki sposób w czasie interview układają się jakby pytania i układa się kolejność tych pytań. Bardzo częstym pytaniem jest do you have any experience? Do you have any experience? Albo do you have an experience in? I tutaj jest na przykład in driving trucks, tak? Na przykład. Czyli czy masz jakieś doświadczenie? To słowo experience jest bardzo ważne. Do you have any references? References. Do you have any references? I teraz na czym polega wykorzystanie tego materiału przez Ciebie? To, co sugeruję, to przede wszystkim, kiedy idziesz na interview, zadać sobie te pytania i jeżeli one padną, usłyszysz je, będziesz osłuchany, osłuchana. Natomiast odpowiedzi na te pytania trzeba sobie przygotować w domu, ale uwaga, w jaki sposób? Nie na zasadzie pełnej odpowiedzi, bo nikt nie będzie wkuwał na pamięć dialogów, tylko zaznaczyć sobie pewne główne hasła, a raczej przećwiczyć sobie i zrobić taki audiodziennik, nagrać sobie to, co będziesz mówić. Jakim językiem? Wszystko jedno jakim, tak długo, jak komunikujesz to, co chcesz powiedzieć. Can you start tomorrow? Can you start tomorrow? Czy możesz rozpocząć pracę jutro? I oczywiście tutaj na te pytania możemy odpowiedzieć yes, I do, yes, I can, yes, I have a lot of experience, albo mogę odpowiedzieć no, I don't have a lot of experience. Oczywiście dalej warto zakomunikować, co w związku z tym. But I am interested. I am interested. To jest bardzo ważne, żeby nie pomylić z I'm interesting, bo I'm interesting znaczy jestem interesujący. A na interview chcesz powiedzieć I am interested in learning this subject, in getting experience. Jest takie słowo też gaining experience, czyli uzyskiwać doświadczenie. I czasami wykazanie inicjatywy, initiative, to jest inicjatywa. I like to have initiative. Pokazanie mojego zaangażowania. Tak? Involvement. Involvement. I like to be involved. I am very involved person. To involve. To be involved. Być zaangażowany, być włączony w coś. Jeżeli komunikujesz tego typu słowa, wcale nie musisz mieć doświadczenia. Inaczej, nie musisz mieć dużego doświadczenia, a wciąż bardziej ktoś Ciebie będzie chciał zatrudnić kogoś z doświadczeniem z tego względu, że wykazujesz właśnie tą inicjatywę. Initiative. Involvement. I teraz oczywiście ktoś może zadać pytanie, what do you want to know before you start? Co chciałbyś wiedzieć, co chciałabyś wiedzieć, zanim rozpoczniesz? What do you want to know before you start? Albo ktoś zada po prostu pytanie, do you have any questions? Do you have any questions? Są takie pytania, które można sobie wcześniej przygotować, prawda? Who is going to be my trainer? Na przykład, kto będzie moim trenerem, kto mnie będzie uczył. Ale uwaga, jeżeli ktoś nie zapyta, jakie ty masz pytania, to ty możesz przejąć inicjatywę i zadać pytanie, may I ask you a question? I teraz uwaga, bardzo ważna uwaga, która nie jest z obszaru języka angielskiego, ale z obszaru w ogóle biznesu. Otóż, w czasie interview, jeżeli jesteś zbyt jakby ulegająca temu, co się tam dzieje, jeżeli nie masz w sobie asertywności, żeby o pewne rzeczy zapytać, które Cię interesują, Twoja punktacja może być dosyć niska. Dlatego pytanie, may I ask you a question? Albo, co oznacza, czy mogę zadać pytanie? Albo, I would like to know. I would like to know. Chciałbym się dowiedzieć. Chciałbym wiedzieć. Ok? I tutaj oczywiście stawiamy te tematy, które chcę postawić. I teraz, jeżeli Ty przygotujesz sobie te częste pytania, one Cię nie zaskoczą, ponieważ będziesz mieć też tak zwane przećwiczone algorytmy odpowiedzi na te pytania. Co to jest algorytm odpowiedzi na pytania? To nie jest wkuta na pamięć odpowiedź, ale to jest pewien konstrukt, jakaś kolejność odpowiedzi. How many hours do I work every day? Okay? How many hours do I work every day? Albo what are my working hours?
jakie są moje godziny pracy. What time do I start? O której godzinie zaczynam pracę? No, oczywiście mogę też zadać pytanie, what time do I finish? Kiedy kończę pracę? Albo when should I start? To są takie klasyczne pytania, oczywiście one nie muszą paść, bo może się okazać, że ktoś nas wcześniej o tym poinformuje. Ale bardzo częstym pytaniem, które mogę zadać, które będzie pasować do sytuacji, to jest pytanie am I supposed to? A zwrot supposed to, co powinienem robić? A am I supposed to clean the dishes na przykład? Prawda? Czy wash the dishes? Am I supposed to inform everybody about it? Albo inform my boss about it? Czy powinienem robić to i owo? Am I supposed to? To jest pytanie dotyczące obowiązków, jakie będą mi przypisane. Albo jest jeszcze prościej. Should I? Tak? I teraz mogę też to zamienić. Czy powinienem? Should I? Czy powinienem? Czy powinnam? Mogę to też dodać do tego do I? Czy mam i teraz coś tam robić? Do I have a responsibility to? Czyli czy mam odpowiedzialność, żeby to pick up all the people on the way here, tak? Na przykład. I oczywiście mogę pytać szczegółowo, what am I supposed to do on Mondays, prawda? Co powinienem robić w poniedziałki? I moglibyśmy tutaj oczywiście tworzyć wiele pytań. Natomiast to, co jest najważniejsze i w czym mogę Tobie w tym momencie przede wszystkim pomóc, to jest przygotować się do tego, że padną pewne pytania. Jest duża szansa, że padną pewne pytania. Odpowiedzi trzeba przygotowywać sobie samemu. I teraz są tak zwane warm-up questions w czasie interview. What made you apply for this position? Bądźmy na to przygotowani. Co spowodowało to, że aplikujesz o pracę na tej pozycji? What made you apply for this position? What made you? Co spowodowało? How did you hear about this job opening? W jaki sposób dowiedziałaś się o otwarciu przyjęć, tak? Czyli o tym, że przyjmujemy do pracy. How did you hear about this job opening? Briefly, would you summarize your work history and education for me? To są tak zwane warm-up. Warm-up to jest rozgrzewka, questions, bo często ktoś na początku takie pytanie zada. A więc, would you summarize? To summarize to znaczy sumować. Czy możesz mi jakby streścić your work history and education? Ktoś może zadać pytanie, abyś mi powiedział coś o sobie. Can you tell me about yourself? Będziemy do tego wracać. Mamy też pytania dotyczące work history. Jak już ten warm-up się odbył, tak? Czyli rozgrzewka. To teraz. What special aspects of your work experience have prepared you for this job? Jakie rodzaje, jakie aspekty pracy i Twojego doświadczenia przygotowały Cię do wykonywania tej pracy, o którą aplikujesz teraz? Przysłuchajmy się jeszcze raz. What special aspects of your work experience have prepared you for this job? Ok? No, bardzo ciekawe, prawda? I teraz, co tu możemy odpowiadać? No, możemy odpowiedzieć o tym, I was working as a supervisor in a lot of projects or project manager. I wtedy to jest odpowiedź, prawda? Bo byłem project managerem, tutaj też w tej pracy będę to miał. Can you describe for me one or two of your most important accomplishments? Accomplishment to jest osiągnięcie. Możemy też usłyszeć słowa successes. Can you describe for me one or two of your most important successes, tak? Albo can you describe any kind of success at work? I to jest kolejne pytanie. How much supervision have you typically received in your previous job? Previous to jest poprzednie. Previous job. Możemy też powiedzieć last job, tak? How much supervision? Jak dużo opieki przez menedżera miałaś w czasie wykonywania pracy, tak? I
To są tego typu pytania. Where are you leaving your present job? Niezwykle częste pytanie. Dlaczego zostawiasz swoją pracę? Why did you leave your last job? Też może być pytanie, prawda? Dlaczego odszedłeś z tamtej pracy? What is important to you in a company? What things do you look for in an organization? What is important to you in a company? What is important to you when you work? Tak? Czyli ktoś może zadać pytanie, co jest dla Ciebie ważne, na co zwracasz uwagę. I mamy też oczywiście pytania dotyczące job performance. Job performance, czyli wykonywania pracy. Everyone has strengths and weaknesses as workers. Każdy ma strengths, silne strony, i weaknesses, słabości. As workers, jako pracownicy. What are your strong points for this job? Jakie są Twoje silne punkty, silne elementy, które no, będą pomagały tutaj w tej pracy, odnosząc do tej pracy. I teraz uwaga, strengths and weaknesses. What are your strengths? What are your weaknesses? Może paść takie pytanie, nawet nie w relacji do tej pracy, o którą aplikujesz. What would you say are areas needing improvement? What would you say, co byś powiedział, powiedziała, are areas, są obszary, które wymagają u Ciebie poprawy, rozwoju. Bardzo ważne pytanie, nad czym pracujesz? How did your supervisor on your most recent job evaluate your job performance? Jeszcze raz powtórzę to zdanie. How did your supervisor on your most recent job evaluate your job performance? W jaki sposób, how did your supervisor, Twój przełożony, on your most recent job, w Twojej ostatniej pracy, evaluate your job, niejako oceniał Twoją pracę, to by było, gdyby tak się kończyło, ale to jest job performance, czyli wykonywanie pracy. Performance to jest wykonywanie. I teraz na zakończenie przedstawię trzy najczęstsze pytania na interview. Tell me about yourself. Powiedz mi coś o sobie. No i teraz ważne jest, aby tu się naprawdę przygotować. Żeby zacząć nie mówić o pracy, tylko powiedzieć coś o sobie, coś interesującego. Na przykład, I am involved in sports. Albo, when I am not working, I like to spend time with my dog. I like to go on a walk with him. I wtedy mogę przejść do tematu. I meet a lot of people during that type of walks with my dog. And communication is important. This is also important at work. I do like to talk to people. Lubię rozmawiać z ludźmi. Drugie pytanie. What is your greatest strength? Jaka jest Twoja największa siła, najsilniejsza strona? Co jest Twoje forte? I tutaj możemy powiedzieć, I have extremely strong writing skills, na przykład powiedzieć. Albo możemy powiedzieć, I love to do things on time. Kocham wykonywać, po angielsku możemy powiedzieć I love, pracę na czas, I like to meet deadlines, prawda? I to jest bardzo często pytanie. Możemy powiedzieć I am a skilled salesman, I love to talk to people. To są tego typu odpowiedzi. Ale uwaga, trzecie pytanie jest niezwykle istotne, na które musi paść odpowiedź, bo jeżeli powiesz, że nie wiesz, jakie masz weaknesses, a więc pytanie, what is your greatest weakness? A jak jest Twoja największa słabość? I tutaj warto wtedy odpowiedzieć, że moją słabością jest coś takiego. Ja teraz pokazuję konstrukt. Teraz ja nad tym pracuję i jestem coraz lepszy, ale wciąż wymaga to pracy. Czyli trzeba pokazać ten element. When I'm working on a project, I don't want just to meet deadlines. Rather, I prefer to complete the project well ahead of when it is due. It puts a pressure on people around me. Okay? Czyli moje wykonywanie pracy na czas kładzie nacisk na innych ludzi dookoła, bo staram się robić to wcześniej niż to jest wymagane. I jest to zbyt duża presja. Niestety interview i ten temat jest w ogóle bardzo szeroki, ale mam nadzieję, że te pytania, które sobie zanotujesz, uwaga! Ten materiał opracowany bardzo szeroko, za chwileczkę dowiesz się, będziesz mieć okazję otrzymać i
dlatego zapraszam do śmiałości w aplikowaniu o pracę.